Drodzy, tydzień temu, kiedy byłem w Zdzieszowicach, jeszcze raz przekazuję pozdrowienia od tego zboru dla nas, tak jak przekazywałem w czwartek, ale nie wszyscy byli. Tak Pan położył na moje serce, aby przypomnieć, aby zwrócić uwagę na fragment Bożego Słowa o siewcy. Nie ma czegoś, powiedziałbym, ważniejszego w życiu człowieka, a szczególnie w życiu człowieka wierzącego, jak Boże Święte Słowo. Drodzy, kiedy popatrzę do Bożego Słowa, kiedy otworzę pierwsze wiersze tej księgi, tam spotykamy się ze Słowem Boga. Kiedy Jezus przychodzi na tą ziemię, otwierasz Ewangelię Jana, spotykasz się ze Słowem Boga. A więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, przypomnieli sobie, jak bardzo ważne dla każdego człowieka jest Słowo Pana. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale Jezus na ten temat powiedział całą przypowieść. I było bardzo dużo ludzi go słuchało, tak, że nie mogli się pomieścić nad brzegiem. Jezus musiał wsiąść do łodzi i troszeczkę odpłynąć. Jak byliśmy w Izraelu, to mówiono, gdzie takie miejsce jest, gdzie właśnie z wody głos bardzo dobrze rozchodzi się na brzeg. Tam musiało być tysiące ludzi. I wtedy Jezus zaczął nauczać i mówić. Posłuchajcie uważnie. Tak mówił. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zdusiły je tak, że nie wydało plonu. Inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I podkreślił, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I na pytanie uczniów o wyjaśnienie Jezus mówi tak. Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia, są niestali. I gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo, także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon, jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Mogę powiedzieć tak, jednak nie wszystko zależy od kaznodziei. Nie wszystko zależy od tego, który siejesz słowo. Możemy siać najlepsze ziarno Słowa Bożego w życie innych ludzi i nie zawsze będzie to sukces. Sukces mam na myśli taki, że osoba, która słucha, pochwyci słowo i sama położy ufność w Słowie, w Bogu, w swoim Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Drodzy, kiedy głosimy słowo, nakładamy na siebie wielką odpowiedzialność i wielkie brzemię, bo chcemy, żeby słowo, które zwiastujemy, przemieniało życie słuchaczy. No bo właściwie po co głosić słowo, jeżeli nie oczekujemy zmian, prawda? Oczywiście, że kaznodzieja pierwsze woła do Boga, aby to słowo było posiane w jego sercu i wydało dobry owoc w jego osobistym życiu i jego przemieniło.
Bo inaczej jakie prawo ma głosić innym, jeżeli sam nie jest poddany, posłuszny słowu? Nie ma żadnego autorytetu, żadnego w tym momencie upoważnienia, kiedy próbuje przekazać słowo innym, sam żyjąc poza słowem. Tak naprawdę nie da się w Kościele głosić słowa, jeżeli życie człowieka gdzieś jest zupełnie daleko od Boga. Żeby Bóg się mógł do tego przyznawać, to musisz być z Bogiem, chodzić z Bogiem, słyszeć Boga. Drodzy, Pan Jezus tutaj mówi, wyjaśnia nam, kiedy ty i ja mogę oczekiwać na życie pełne owocności i sukcesów, mówiąc tak, jak to mówią kolokwialnie, tak? Sukcesu, takiego dobrego, Bożego powodzenia i błogosławieństwa. Popatrzcie, słowo Boga jest najlepszym ziarnem, które może być posiane w ludzkim sercu i umyśle. Kiedy biorę jakiekolwiek nasienie i ziarno, jeśli to jest żyto, pszenica, kiedy wrzucam do ziemi, to oczekuję, że będę miał żyto i pszenicę. I oczekuję, że to będzie dobrej jakości żyto i pszenica. Nie spodziewam się gruszek. Nie spodziewam się jabłek ani ziemniaków, bo wiem, co posiałem. Kiedy Bóg daje słowo i mówi, to słowo jest nasieniem, to teraz pomyślcie przez chwilę, jeżeli takie małe ziarenko, pszenicy, żyta, czegokolwiek, przynosi tak wspaniałe życie i plon, to ziarno Bożego Słowa musi zawierać w sobie i zawiera w sobie moc wiecznego Bożego życia. Zawiera w sobie całe życie. To Boże życie, niebiańskie życie, które może przyjść do twojego i do mojego serca, do naszego życia, i Bóg oczekuje, że ty i ja przyjmiemy słowo i pozwolimy mu się zakorzenić, zadomowić. Bo Słowo Boże mówi, że to słowo albo się zakorzenia, albo po prostu w innym miejscu Paweł mówi, że niech to Słowo Chrystusowe zamieszka w was w obfitości. Czego ja mogę się spodziewać, kiedy pozwolę Bogu posiać przez kogoś innego słowo w moim sercu, w moim duchu, w moim życiu? Czego mogę się spodziewać? Owocu według rodzaju. Według rodzaju Słowa Bożego. A Słowo Boże, jak Pan Jezus powiedział, słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. A więc zawierają życie duchowe i przekazują duchowe życie od samego Boga, bo Bóg je sam natchnął przez Ducha Świętego. Drodzy, jak wielka jest odpowiedzialność nas, którzy słuchamy słowa, za Słowo Boże, które jest nam przekazywane. Wielu ludzi nie poważa tej księgi. Albo wielu ludzi ją poważa, ale obok tej księgi stawia jeszcze coś innego i wcale nie uważa, że to jest jedyny autorytet. Ale czy możesz, czy mogę coś postawić na równi obok słowa Pana? Bo przecież On powiedział, że życie nowe, nowe życie, które przychodzi od Niego, pochodzi z ziarna Bożego Słowa. To powiedział apostoł Jakub i to powiedział apostoł Piotr w swoich listach. Popatrzcie, ja mówię, to Słowo Boże przynosi życie, Boży rodzaj życia i dosłownie tak to jest zapisane w Piśmie Świętym. W pierwszym liście Piotra i w liście Jakuba tak to jest oddane. Czytamy tak. W pierwszym liście Piotra, wiersz 23 i 25 pierwszego rozdziału. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez słowo Boga, żywe, nieprzemijające. Lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam ogłoszone.
Jakub pisze bardzo podobnie w swoim liście do nas o tym słowie. Dosłownie wręcz w pierwszym rozdziale listu Jakuba w wierszu 18 czytamy tam, że zostaliśmy zrodzeni przez Słowo Boże. Ja chciałbym to przeczytać, żeby to zabrzmiało tak, jak to jest napisane. Gdy zechciał, chodzi o Boga, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Tak więc, kiedy otwieram tą księgę, o której jest napisane, że jest napisana z inspiracji, z natchnienia Ducha Bożego, kiedy ją potraktuję w sposób właściwy i przyjmuję do swojego życia, możesz spodziewać się, że to ziarno Bożego Słowa wzbudzi tobie wieczne życie, nowe życie. Zrodzi cię do Bożego Królestwa. Dwie rzeczy są potrzebne, aby człowiek narodził się na nowo. To jest Słowo Boże i moc Ducha Świętego. Prawda? Dlatego Pan Jezus mówił do Nikodema: Nikodemie, jeśli nie narodzisz się z ducha, nie wejdziesz do Bożego Królestwa. Dwie rzeczy, Słowo i Duch. I kiedy głoszone jest Słowo, ja wierzę, że Duch Święty, kiedy świadczysz Słowo, wierzymy nie na swojej mocy, sile, inteligencji, ale ufamy, że Duch Święty, kiedy ty i ja dajemy świadectwo, głosimy, Duch Święty dotyka serc i sprawia, że to Słowo może zostać ożywione w sercu drugiego człowieka. Słowo Boże jest jak lina rzucona nam przez Boga. Lina ratunkowa. Bóg ją rzuca i kiedy ty i ja chwycimy się mocno tej liny, On nas wyciągnie i podciągnie do siebie. Słowo Boże jest jak kotwica na statku, na wzburzonym morzu, kiedy jest wrzucona i mocno trzyma nas, aby statek się nie rozbił. Dlatego Jezus nauczał ludzi, oto wyszedł siewca, aby siać. Popatrzcie, słowo, które ma moc zrodzić, słowo, o którym jest powiedziane, że jest, niektórym się nie podobają te dwa młoty tu przed naszym wejściem, nad wejściem. Mówią, pastorze, coś dałoby się jakoś te młoty? Ja mówię, nie da się, bo konserwator. I nie da się, dlaczego te młoty są jak najbardziej biblijne. Jeremiasz mówi, że Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę. A więc, drodzy, mamy budynek, gdzie są przy wejściu młoty przypominające nam, że są jak, że to jest jak Słowo Boże, które jest jak młot kruszący skałę twojego i mojego serca. A więc bardzo biblijny budynek. I ten cały tam element nad naszym wejściem. On ma moc. Ono ma moc. Ono jest jak miecz obosieczny. Ono jest w stanie rozsądzić nasze myśli, czy dobrze myślę, czy źle myślę. Tak mówi Słowo Boże. List do Hebrajczyków 4:12 jest jak miecz rozdzielający, rozsądzający twoje i moje myśli, aby mógł sprawdzić, czy właściwie myślę, czy nie. I tak się zastanawiam, mamy tak potężne Słowo Boga. Przez to Słowo jest napisane, wszystkie rzeczy przez to Słowo zostały stworzone. Wszystkie. Wszystkie. Widzialne i niewidzialne, materialne i duchowe. Wszystkie. Jest tak wyraźnie napisane, wszystko przez nie się stało, co się stało. A bez tego Słowa nic nie zaistniało. Bóg czyni wszystko przez moc swego Słowa. A więc popatrzcie, kiedy biorę tą świętą księgę do swoich rąk, kiedy ją otwieram i czytam, oto mogę posiać prawdę Bożą, słowo żywego Boga dla mojego serca, aby Boże życie było podtrzymywane we mnie i aby Boże życie we mnie wzrastało. Jaki jest cel tego wszystkiego? Celem nie jest po to, abym został z tego słowa przez złego obrabowany. Powiem tak, to słowo nie działa w taki sposób, jak czasami chcą niektórzy uczniowie, którzy się przygotowują do egzaminu. Chcieliby tak włożyć pod poduszkę, zasnąć i rano już wszystko wiedzieć, co tam było w tym podręczniku. Nie możesz wziąć Biblii i położyć pod poduszkę. No możesz,
ale gwarantuję ci, nic się z niej nie dowiesz. Ale to słowo, ja temu słowu muszę poświęcić uwagę, troskę, czas, wysiłek. Bo Jezus posyła słowo i oczekuje, że słuchacze, no właśnie, słuchacze, różni są słuchacze. My wszyscy jesteśmy różnymi słuchaczami. Jest nabożeństwo. Słuchamy słowa. Oglądasz, słuchasz kasety. Czy oglądasz coś chrześcijańskiego? Jest zwiastowane słowo. I za chwilę nie wiesz w ogóle, o czym była mowa. Zdarza się wam tak, że jesteście, coś słuchacie, ledwo wszystko się zakończy i nie wiesz, o czym była mowa. Ale tutaj jest, przychodzi zły. Popatrzcie, jak diabeł, bo tu o nim jest mowa, jak szatan robi wszystko, aby zaraz na wstępie zabrać słowo z naszych myśli i z naszego serca. Zaraz. Nie chce nam dać ani odrobiny czasu, żebyśmy się nad Słowem Bożym troszeczkę zastanowili. Posiane na drogę to są ci, którzy słuchają, ale słuchają obojętnie, bez zaangażowania. Nie są zainteresowani. I zły przychodzi i zaraz zabiera słowo. Gdybyś wisiał nad przepaścią i ktoś rzucił ci linę, ignorowałbyś tą linę ratunkową, która jest do ciebie opuszczona, abyś się jej uchwycił i ocalił życie? Popatrzcie, jak wielu słuchaczy właśnie w taki sposób traktuje sprawę swojego zbawienia. Oto Bóg przemawia, Słowo Boże przemawia, ale oni tą linę nie chcą zauważyć, odrzucają, ignorują, lekceważą. Ale przecież Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce. Oto głos Boży się rozlega. Słowo Boże jest zwiastowane, a diabeł zaraz na wstępie przychodzi i podsyła różnego rodzaju wątpliwości, zastrzeżenia, różnego rodzaju myśli, albo kieruje naszą uwagę zupełnie w innym kierunku. Zabiera słowo. Inni z radością przyjmują. Tylko, że jest jeden problem. Wiecie, to jest tak, jak z apostołem Piotrem mówi: Panie, życie za Ciebie położę. Panie, jestem gotów życie położyć. Ale gdy trzeba było życie położyć, to Piotr to życie chciał uratować na swój sposób. I zaklinał się, że nie zna Jezusa. I że w ogóle w jego gronie nie był. I że w ogóle nie wie, kto to jest. Gdy słyszą słowo, zaraz go przyjmują, jest radość, jest euforia. Cudownie Bóg do mnie przemówił. Ale gdy przychodzi ucisk, prześladowanie dla słowa, to jest ciekawe, z powodu słowa, któremu zacząłeś wierzyć. Oni nie chcą zapłacić ceny. Poddają się. I to słowo jest im zabrane. I giną. I giną. Jest ta grupa takich ludzi, którzy słuchają słowa, ale w międzyczasie są tak zajęci tym, co jest wokół, że to Słowo Boże jest zaduszone. Troska o byt, zamartwianie się, różne sprawy, szukanie bogactw, więcej i więcej, traktowanie tego, co jest materialne, jakby to było moje. Wszystko jest nam dane i powierzone. I powinniśmy pytać: Boże, co z tym mam zrobić? Zaduszają słowo, troska o byt, ułuda bogactwa, pożądliwości tego świata. Inaczej mówiąc, to są ludzie, którzy słuchają słowa, ale w ciągu tygodnia ich umysł wypełniony jest wieloma innymi rzeczami. Ja nie mówię, bo musimy siłą rzeczy przecież być zajęci różnymi sprawami. Nie o to chodzi.
ale rzeczami, które zaduszają słowo Pana. Bóg mówi: szukaj najpierw Królestwa Bożego, wszystko inne będzie ci przydane. A my odwracamy to i próbujemy szukać tych innych rzeczy, a później mówię, a później poświęcę czas dla Boga. A później znajdę czas, aby być przed obliczem Boga. Bóg mówi, nie, zmień to. I zobaczysz, jak ja będę cię błogosławił. Jak ja będę cię prowadził. Wiecie, rozmyślając nad tym fragmentem, mówię, Boże, słowo Boga nie działa w sposób automatyczny w życiu człowieka. Możemy słuchać tysiące najlepszych kazań i dalej prowadzić życie, które nie będzie wydawać żadnego owocu. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale jest napisane, że ziemia, która piła deszcz, która miała przynieść owoc, wydaje ciernie i osty i ta ziemia będzie przeklęta. Powinna wydawać owoc. To znaczy, że Słowo Boga nie automatycznie działa w życiu człowieka. Dlatego jest napisane, rozmyślaj o nim we dnie i w nocy. Powtarzaj, mów o nim, kiedy jesteś w drodze. Rozmawiaj z dziećmi o nim. Niech to słowo zacznie przebywać w twoim umyśle, w twoim sercu po to, aby w końcu zamieszkała prawda słowa i zmotywowała nas do właściwego działania, do wiary. Nawet ta dobra gleba nie wydaje takiego samego owocu. To mi mówi, możesz być dobrą glebą, ale jeszcze możesz być lepszą glebą, bo jest 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny owoc. Kim są ci, ta dobra gleba? Oni nie przyjęli Chrystusa od tak na chwilę. A kiedy przyszły problemy, to powiedzieli, dziękujemy ci, Panie. To nie są ci, którzy pozwolili kłopotom, troskom i tym rzeczom sprawić, że zadusiły słowo i prawdę Bożą w ich życiu. To nie są ci, którzy pozwolili zaraz diabłu zabrać słowo ze swojego życia. To są ci, którzy przygotowali serce. I pracują nad tym, żeby ich serce było przygotowane dla słowa. Moi drodzy, wiele razy jakby łapiemy się na tym, że przecież słuchając jakiegoś słowa, tekstu, mówię, a ja już to wiem. Okej, z reguły wiemy, ale pozwól Słowu Bożemu działać w twoim życiu, uchwyć się tego słowa i zacznij żyć według tego słowa. Wiedzieć, a żyć, to jeszcze jest daleka droga. Wiedzieć, a żyć. Bóg posyła słowo, aby to słowo wykonało w nas Bożą pracę, abyśmy stali się ludźmi o charakterze tego, który posyła słowo. Czyli tak się zastanawiałem, jak mogę być taką dobrą glebą? Jakub pisze w swoim 1 rozdziale, to ci, którzy z takim otwartym, łagodnym, uprzejmym sercem traktują słowo Pana. Patrzą i mówią, to jest słowo mojego Boga. Oto Pan do mnie przemawia. I nie będę tym, który odwraca się albo nie zwraca uwagi na to, co Bóg mówi. Posłucham, co mówi Bóg. Nie wiem jak wy, ale sądzę, że każdy z nas chciałby być błogosławiony przez Boga. Każdy z nas chciałby być używany przez Boga. I każdy z nas chciałby być pełen dobrego owocu dla chwały Bożej. Tak myślę. Ale żeby tak było, ja muszę przygotować serce. Ja muszę mieć właściwe nastawienie do Bożego Słowa. Pełne miłości, pełne uprzejmości. Ale też tam jest napisane w Bożym Słowie, że Słowo Boże przyjmowane jest i ono to sprawia, że będę wydawał owoc, kiedy z wiarą przyjmuję Słowo Pana, wierzę Bożemu Słowu. Zresztą w ogóle wiara, ta Boża, zbawiająca, przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. To dlatego diabeł robi wszystko, żeby ludzie wątpili w prawdę Bożego Słowa. Wiara przychodzi ze słuchania.
więc muszę mieć otwarte serce, pełne miłości i uprzejmości do Bożego Słowa. Ale też muszę mieć ufne serce do Bożego Słowa. Wiecie, jest tak, że są rzeczy, których nie rozumiem. Muszę je powiedzieć, Panie, nie rozumiem, odkładam je na bok, ale tak wiele rozumiem. Skoro rozumiem, to jest jeszcze jedna rzecz, żeby moja gleba mojego serca mogła przyjąć, być tą dobrą glebą i wydawać owoc. To jest posłuszeństwo dla Słowa. Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej, dlatego że słowo, które słyszeli, nie powiązali ani z wiarą, ani z posłuszeństwem. I to słowo padło na glebę ich serc, ale nie wydało owocu posłuszeństwa. Właściwie nie okazali posłuszeństwa i zaufania Bożemu Słowu. I kiedy trzeba było zrobić to, co Bóg oczekiwał, oni krzyczeli, przecież tam są olbrzymy. Nie damy rady. Po co nas Bóg wyprowadził na to miejsce? Chyba po to, żebyśmy pomarli. Bóg mówi, skoro tak, to pomrzecie. 40 lat błąkali się po pustyni. Dopiero nowe pokolenie weszło do ziemi, którą Bóg obiecywał ich ojcom. Nie lekceważmy Bożego Słowa. Co mogę zrobić, żeby gleba mojego serca była taka, aby to ziarno bez problemu mogło tam być i deszcz Bożego Słowa i Ducha Świętego mógł spadać na moje serce i to ziarno zacznie rosnąć i wydawać owoc. I nagle będę człowiekiem pełnym wiary. Będę człowiekiem pełnym pokoju, pełnym radości w Bogu. Będę człowiekiem pełnym inicjatywy, bo Słowo Boże będzie mnie motywować do właściwego działania. Nie mam dzisiaj na to czasu, żeby mówić. Ale jeżeli będziesz miał otwarte serce, serce ufne w Boże Słowo, serce posłuszne, aby czynić to, co Bóg już ci objawia, to więc jedno, będziesz wydawał owoc i będziesz wzrastał i Słowo Boże będzie się umacniać w tobie. A może trzeba będzie po prostu tak kiedyś usiąść, powiedzieć, Boże, jak wygląda moje życie w tej dziedzinie? A może w moim sercu są rzeczy, które próbują zadusić Słowo? Może jest gniew, może jest zazdrość, może jest brak przebaczenia. Może są wiele innych rzeczy, brak troski o innych, spojrzenia na innych, pełnych miłości. Ale kiedy to zaczniemy usuwać, bo rozumiemy, że jesteśmy, należymy do Niego i Jemu służymy, wtedy możemy coraz bardziej przygotowywać swoje serce, aby może zamiast 30 było 60% owocu. Ciągle jestem zaskoczony. Zdumiony tym, tak potężne Boże Słowo, działające na moje serce. Panie, ile owocu jest. Jak bardzo pozwalam się zmienić Twojemu Słowu. Jak bardzo idę za Twoim Słowem. W jednym miejscu Bóg mówi do Izraela, gdybyś był zważał na moje Słowo, miałbyś pokój w obfitości. Byłbyś pełen owocności, gdybyś zważał na moje słowo. Drodzy, Bóg nam coś podarował potężnego i wielkiego. Abyśmy to słowo zjedli. Mogę tak powiedzieć? Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek. Każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Zjedz go. Niech wypełni twoje serce i twój umysł. Pozwól temu Słowu, tej prawdzie wypełnić Twój umysł, tak abyś uchwycił, o co Bogu chodzi. Wierz temu, uchwyć Boże obietnice i żyj, bądź posłuszny i będziemy pełni owocu. Wiecie, Bóg na siłę tego nie zrobi. Bóg posyła Słowo, ale moją odpowiedzialnością, Twoją odpowiedzialnością jest mieć społeczność z tym Słowem nieustannie, bo od tego zależy życie, od tego zależy wieczność, od tego zależy zbawienie, od tego zależy moja i Twoja owocność.
chyba że chcemy rozminąć się z celami, planami Boga względem nas. A myślę, że nikogo tutaj nie ma takiego, który właśnie tak by chciał zakończyć życie. Chciejmy powstać, aby się modlić. Czy mógłbym Cię prosić? Właściwie mogę tylko prosić, ale Ty musisz podjąć decyzję. Czy chciałbyś dzisiaj, teraz pomodlić się i powiedzieć: Boże, pomóż mi patrzeć właściwie i traktować właściwie Twoje żywe, święte Słowo. Nie chcę zamykać serca i zatwardzać na Słowo. Bo przecież Słowo Pana posyłane jest z nieba i nie wraca próżne, aby wykonać całą wolę Bożą. Nie może jej wykonać, jeśli Twoje i moje serce jest zamknięte. Nie może. Chociaż Bóg jest wszechmogący. Powiedział: nic nie będę robił na siłę wbrew woli człowieka. Albo otworzy serce i będę mu błogosławił i doświadczy mocy i życia mojego słowa, albo będzie sechł w swoim życiu. Panie, wołamy teraz do Ciebie. Teraz przychodzimy do Ciebie, wszechmogący Panie. Prosimy Cię o powodzenie dla Twojego słowa w naszym życiu. Wybacz nam wszystkie te chwile i momenty, kiedy, Panie, nie szukaliśmy społeczności z Twoim słowem. Kiedy nie zwracaliśmy uwagę dostateczną na Twoje słowo. Kiedy wzywałeś nas do czegoś, a myśmy zwlekali z wypełnieniem słowa. Przebacz nam, Panie. Oczyść nasze serca. I prosimy Cię, Boże, tak jak mówi Twoje słowo, chcemy, żeby ono mieszkało w nas. Chcemy ujrzeć Jego moc w naszym życiu. Moc, która przemienia nasze charaktery, która daje nam siłę do życia, które się podoba Tobie. Pomóż nam, Panie. Boże, aby nie upadało Twoje słowo obok nas, bo je odpychamy, odsuwamy. Panie, ale chcemy je przyjmować. Dziękuję Ci za żywe, święte słowo z nieba. Dziękujemy Ci, Boże, za słowo natchnione, pisane. I dziękujemy Ci za żywe słowo, jakim jest Jezus Chrystus, który jest nam dany. Chwała Ci za nie. Panie, wybacz nam, wybacz mnie, jak często jestem słaby, zamiast być mocny, bo Twoje słowo jest pełne mocy i siły. Tak błogosławię Twoje imię. Proszę Cię, Panie, niech Twoje słowo, które z młotem kruszącym skałę rozwala wszystko to w moim myśleniu, w moim życiu, co nie jest właściwe. Niech lampa Twojego słowa sprawia, abym mógł prostować wszystkie moje ścieżki. Bądź błogosławiony i niech Twój zbór, niech Twój lud będzie błogosławiony, Panie, na tym miejscu. Chwała niech będzie imieniowi Twojemu. Amen. Drodzy, jeżeli macie pragnienie w sercu teraz wołać do Pana i prosić Go o błogosławieństwo Jego słowa w Twoim życiu, chciejmy w ten sposób pozwolić Bogu działać i Duchowi Świętemu działać w naszych sercach. Możesz otworzyć usta i wołać do Boga. I gwarantuję Ci, że Twoja modlitwa, szczera modlitwa, Twoje zawołanie będzie błogosławieństwem dla całego zboru. Będzie zbudowaniem. Nawet gdybyś miał powiedzieć: Boże, wybacz mi, że zaniedbałem Twoje słowo. To będzie błogosławieństwem. Niech nas Pan błogosławi. Amen.